9:43, 24 października, 96 V, 61 W. Za dużo nie ma. Idę na dach, zobaczę dlaczego. No to dlatego mój szczycień jest na panelach. Słońce za drzewkiem, za drzewami. Tu już jest. Chwilkę trzeba poczekać. I w sumie te zasłania, to tu blisko jest. No i jeszcze panele zaszronione w tym gozyku. Ale jeszcze myślę, kwestia paru minut i najdzie słoneczko. Parę minut minęło, już jest znacznie lepiej. 8 stopni w ogóle. No 122 W. No jest słoneczko. Momentalnie rozpuszcza lód. Bardzo gruba warstwa na panelach. Jeszcze jakieś zacienienie lekkie. Tu jeszcze cień. Biorę się za zgrzewanie makietów. Zgrzewane. Grzewarką transformatorową, tu blachę taką kupiłem na 6. To jest 30-54 ogniwa są. Tak by dwa koszyki połączone, jednym jest 30, a drugim 24. No i będę robił jednak pod 7S. Miał być 4S pod sinuskę, ale paneli za bardzo nie mam, żeby to podłączyć, coś tam ładować. No i te straty są, energii będą na przetworzenie. Chciałem podłączyć sinuskę i z tego dawać inwerter. No ale zrobię mały pakiecie, mam BMS-a, nie za dużego, to taki z 2 kW będzie. Zawsze to więcej. Dwie baterie zgrzane już. Jeszcze parę czeka. No, poskładanie. A segregacja, nie robiłem ripakiem. Nie jakoś dokładnie, tylko po prostu posegregowałem. Te mają 1500, 1600, 700, 800, 1900 i tak wkładałem po jednym z każdego z koszyka. No, mniej więcej będzie tak porówno. Nie wiadomo, jakieś różnice będą, ale też te, że tak powiem, pomiary ładowarek nie są dokładne, to myślę, że tragedii nie będzie takim sposobem. O, za dużo zabawy było tu znowu, kurde, dokładnie robić. Przy jakimś innym pakiecie z lepszych ogniw, to może jednak zrobię bardziej dokładnie. No, zobaczymy, jak będzie funkcjonował ten. Tak troszkę robione na, no może nie na odpierdzie, ale mniej dokładnie. Thank you.
pokażę, jak się zgrzewa. Szybko idzie w miarę. Tu się grzeją mocno te. To jest problem. Końcówki. Takie lekkie chmurki są, gdzieś 12:30. Tu też jeszcze tak idealnie nie leci. To już 13 będzie teraz chyba. No 980. Teraz pokazuje 32 ampery ładowania. Trochę pokażę, jak to robię. Czyli tradycyjne taśmy, taka miedziana, przewód masowy. No i tak go wlutowałem w te blaszki, ale nie tam gdzie ogniwa, tylko tak jakby obok, żeby nie przegrzewać za mocno. No i puszczone i tu wyjścia z jednej i z drugiej strony, samo zrobione. Dużo lutu. No to już taka gotowa. Karzewiny zrobiłem tylko kawałek, bo już mi zaczęło brakować tego. Starczy. No upartego to wystarczyło taką blaszkę trochę więcej i tutaj połączyć. No ma to te plusy, że w gazie zwarcia by przepaliło blachę. Tego miedzianego to tak nie przepali łatwo. No to już tak zrobiłem, tak już zostanie. No i teraz taśmą uwijam. I takie coś będą, pakieciki 7 takich. Plus, tam gdzie plus jest, zaznaczyłem, później dołączył i... Tak waży, tak nawet jeden. Troszkę. I będzie bateria taka. Jakieś ponad 2 kilo. Oto godziny. Dwa panele czekają na montaż. W takich parametrach. Oczywiście używki. O, ten źle ubrudzony. Watów, 9 amperów, 38 W, albo 8 i 30, zależy od tej normy.
czyli tam na daszek, później z daszku wsuwam tu. Dzisiaj robię na dwie drabiny, ale tak zasunąć i trzyma się. Teraz już mam na dachu, muszę kawałeczek przesunąć. Jest, tam jest drugi. Nie wiem, gdzie jeszcze je dam, jak je dam, ale chyba tutaj w poziomie zrobię po prostu. Wejdzie więcej. I chyba pod PWM ten salownika podepnę. No zobaczę się jeszcze. Jak tu już jestem, to szybki podgląd. 7.33, dzisiaj 30. Napięcie paneli. Kondukcji nic jeszcze nie daje. A ile wykodygował? Napięcie 26. Napięcie nawet całkiem fajne po nocy. Oczywiście lodówka chodzi cały czas, telewizor, komputer i inne takie pierdółki. Nie jest źle. Oczywiście magazyn będzie powiększony. O czym? No raczej w tym odcinku. Pakiecik już jest. Zamiast AGM-ów wyleciały tam pod stół. Półka nie wytrzymała, ale mniejsza o to. Połączone ze śrubkami, podkładkami poskręcone. Myślę, że wystarczy. Styk jest dobry. BMS-y, przewody są podłączone. Sprawdziłem miernikiem, czy wszystko jest dobrze podłączone. Wszystko się zgadza. No i co? Jeszcze muszę zamontować do BMS-a minusy. Plus tu zrobić, podłączyć. Ma do busbara na mnie. I gotowe. Płytkami trochę zabezpieczyłem, bo tak nie jestem pewny tego pakietów. Jest dużo bezpieczniejszy. Każdy ma bezpiecznik. To żadnych zabezpieczeń praktycznie nie ma, tylko tyle co w ogniwach. Na razie tak jest, a jakiś sarkofag zrobię, nie wiem, jakieś płyty takie betonowe są, albo coś tu, coś wymyślę, aby to jakoś zabudować. No i tyle, no, napięcie 28, cały pakiet ma. Na ściance teraz jest 27,6. Działam dalej. Już wszystko zamontowane. Może za ładnie to nie wygląda, ale powinno robić robot. To się czymś przykryje. Zdejmę się kawałek, nawet deski jakieś tam, sklejki coś. Ułożę się zabuduje, jakoś to nie wygląda. Jak mówię, że muszę tu trochę coś pomyśleć, jakimś sarkofag zrobić czy coś. Jeszcze można dorzucić tutaj albo większy BMS dać i tu fajnie można połączyć kolejne pakiety, albo mniejszy i zrobić nowe, jakby tylko połączyć z przewodami. Swoją drogą już po 22. Druga 7. Ładne napięcia. A to nie jest ten pakiet, bo one wcześniej też były podobne. Właśnie dobrze działa bateria. No, trochę ten regulator też, bo podbiłem tu 9,4 ładowanie. Teraz ładuje do 29. Kończy się ładowanie, to tyle mają pakiet. Właśnie po 29. A wcześniej na tym starym regulatorze to nie mogłem tyle uzyskać. To miałem tak 28 z kawałkiem. Nie wiem, czy to jest zdrowe, żeby tak dużo podbijać.
No to zaraz użycie i tak jak się idzie, to spada napięcie. Dobra, działa. Zobaczymy, co to zmieni. Susowy się 2. 27,1 napięcia. Fajnie napięcie wzrosło na panelach. 15,9, 16,2 w każdą sekundę. Jak wstaje słońce, to i wstaje napięcie. Dziesiąta 30, już po zmianie czasu. 10 stopni. 31. Napięcie na panelach. Natężenie prądu. No i tyle. Generacja 750. 26 amperów idzie. Wejście 8, napięcie w panelach. No tak. No zero, bo jest pobór. Poboru jest 27%. No 650 watów. Co daje jakieś 6 amperów do baterii. A to bo jest pozbilansowane. Tak jest. Tutaj pokazuje zewnętrzny amperometr. Trochę przebudowałem tak panela. Krzywy ten dach, ciężko to zrobić. Jeszcze parę poprawek mi zostało, ale dużo czasu zajęło mi. Niby trochę mniejsze się zrobiło, ale cień jest ogromny, jakby pożerowy ten panel, jak widać. A 14:30 jest. Widzisz, jak ten panel daje cień, a jest troszkę większy kąt, a jak tam. Też zachodzi lekko. Czyli te będą fajnie produkować, bo nie będą zacienione za bardzo. No tu trochę idzie. No i te. Tutaj też cienia nie będzie tak prędko. Mogę wcisnąć jeszcze jeden. Na upartego. Jeden wcisny, tak żeby przejście było. No i te dwa zostały. Gdzie je wcisnę? Nie wiem. Chyba te dam pionowo. Jeszcze cień tu też już pada. Na upartego bym musiał tu gdzieś dać. Jak tam duży dzień będzie? No coś takiego jak tu. Chyba tych nie będę podnosił bardziej. 2 metry gdzieś bym dał tu. Raz, dwa. O, coś w tym zrobię. To bym mógł dać gdzieś. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, pięć spokojnie. Gdzieś pięć tu paneli idą. Tu raz, dwa, trzy. O, i dwa jeszcze by doszło. Czyli chyba jak zrobię. To jeszcze dam. Pionowo. Będę mógł dołożyć jeszcze kilka paneli. No też problem, bo teraz już nie wrzucę, tak jak pokazywałem na filmie. Będę musiał odkręcić. A to jeden panel, to chwila, moment. Tam będę odkręcę i jakoś zasunę.
No dobra, tylko jeszcze będzie coś działo. .36, produkcji już dawno nie ma, ale prańko można zrobić z magazynu. Czemu by nie? Bateria naładowana. Dobra, porobiłem co nieco jeszcze. Czyli tamte dałem też 6. No jeszcze będą poprawki małe, żeby wyrównać i podniosę je bardziej. Poczekam na blachy, przyjdą takie. Zamówiłem jeszcze. Trochę jest krzywo, ale to jeszcze będzie poprawione. No ten jeden, coś nie działał ostatnio. Ale go przykręciłem, żeby na łeb nikomu nie spadł. No to te 6 już podłączone. Z tymi miałem trochę zagwozdkę pionowo, nie za bardzo, za dużo miejsca zajmowało, tu cień szedł. Dlatego musi tak być jednak. No a te będę mógł za to podnieść wyżej. Te też myślę, że spokojnie. Jeszcze będę podnieść. Tam tych nie zacienią tak. Ciężko ocenić, bo dzisiaj to już pochmurno. Gdzieś po 15 jest. Jak tu cień, ale myślę, że było ok. Waliant zimowy. No i więcej nie wcisnę żadnego pana, choćbym chciał. Ewentualnie mogę tam ten jeden wymienić, jakby nie działał, ale spróbuję go naprawić, zobaczyć do skrzynki. Nic tu podniosę. Tamte też podniosę. No i tutaj podniosę. A tych nie będę ruszał tamtych. Raczej. Myślę, że będę. No i przewody muszę zamówiłem też. Bo te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem pod jeden podłączony. Jeszcze taki cienki. Nie wiem, gdzieś tam w środę chyba przyjdą. Za 3 dni. Znaczy pogoda będzie chyba kiepska. To może jakoś przetrwa.